Cześć wszystkim! No, po 7, dalszy ciąg Factorio, leniwy skurczybyk. No, w ostatnim odcinku pobawiliśmy się trochę paroma fabrykami. Okej. I zamierzałem rozwiązać nasz problem z żelazem. Zacząłem go rozwiązywać w ten sposób, że zamieniłem wszystko tutaj na czerwone pasy. Oraz tutaj zamieniłem na niebieskie pasy przy wyjściu z ten. A tutaj postawiałem podajniki masowe zamiast szybkich podajników, które okazują się być dużo bardziej skuteczniejsze przy wyjmowaniu również rzeczy ze skrzynek na pas. I dzięki temu dużo większe zagęszczenie materiału uzyskaliśmy na pasie. Sęk w tym, że jak już uporałem się z tym i zamierzałem dodać kolejną linię, okazało się, że znowu zaczyna nam miedzi brakować. Więc zanim zaczniemy się bawić energią atomową, musimy ogarnąć temat miedzi. Otóż przyjechałem tutaj do naszej kopalni żelaza. Tutaj mamy również dużą rudę miedzi, 1,2 miliona, która starczy nam na dłuższy czas. Więc myślę, że po prostu podepniemy ją już do tej istniejącej sieci. Zrobimy tutaj stację na miedź. Połączymy te 8 pasów 4. I myślę, że to powinno rozwiązać nam problem. Niestety oznacza to, że jeszcze musimy odłożyć trochę moment na skonstruowanie energii atomowej. Po drugie, zlikwidowałem już tą kopalnię. Zostało tylko troszkę żelaza, nie chciało mi się czekać. Więc tak, póki co ciągniemy. Tak, to już również przestało kompletnie działać. Więc z tych powiedzmy jednej kopalni razem oraz tej tutaj połączonej na górze. Więc to również będziemy musieli niedługo rozwiązać problem żelaza, który prędzej czy później nam się skończy. Myślę, że następną kopalnią, po jaką będziemy sięgać, będą tutaj kopalnie. Aż mamy tutaj blisko siebie 2 miliony, 1,5 miliona, 1,5 miliona, prawie milion. Więc przeprowadzimy tutaj tory, tutaj będziemy musieli sobie trochę materiału, tak, będziemy musieli załatać tą dziurę. Tutaj będziemy musieli mnóstwo obcych namordować, żeby dobić się do tych kopalni. Tym bardziej, że wszystko to jest na otwartym terenie, więc tutaj zanieczyszczenie będzie się bardzo łatwo rozprzestrzeniać, co będziemy musieli praktycznie tutaj wszystko pomordować i tutaj poobstawiać wieżyczkami dookoła, jeżeli będziemy chcieli zająć ten teren. Więc to będzie dużo roboty, ale jak już się z tym uporamy, to będziemy mieli parę naprawdę fajnych kopalni, które już z pewnością nam starczą do końca gry. Ale dobra. Po kolei zajmijmy się najpierw miedzią. Jakby tu postawić stację? Tutaj stację tak. Może tak na uboczu postawię. Powiedzmy, że tak. Tak, czy... Generalnie myślę, że jak już skończymy to kopać, to tory będą dalej przejeżdżać przez to pole i jechały gdzieś dalej na zachód. Więc myślę, że jak tutaj jakoś postawimy, to będzie ok. Dobra. To nie będzie potrzebne, to również. No i dobra, zacznijmy to budować. Wszystko ogarnie tak, wszystko. Dobra, jedna linia. W sumie tak będzie lepiej. Gdzie druga linia? Gdzie trzecia linia? Nie dość, że to jest bardzo zasobne pole, ale również jest całkiem spore, więc będziemy bardzo szybko tutaj kopać.
Mam nadzieję, że starczy nam nie tylko na długo, ale również na wydajność nas zaspokoi. Dobra. Dobra, tutaj będzie taki jeszcze rozdzielacz. Tutaj taka linia. Tutaj. I tutaj jeszcze linia. Może wcześniej tutaj skręcimy. Dobra, tak. Dobra, jeszcze tutaj będzie takie pół linii. Dobra, jakoś to musimy jeszcze rozdzielić. Powiedzmy, że tak po prostu dam. Nie powinno być tu i tak zbyt dużo materiału na tej linii. No i dobra. Brakuje nam jednej skrzyni. Dobra, to zaraz to naprawmy. Okej, dobra. Tutaj zostawiłem moje graty. Dobra. Połączmy to prądem jeszcze szybko. Jeszcze tutaj. Dobra. My sobie stąd pociągniemy energię. No jeszcze wy potrzebujecie. No i dobra. Jeszcze tutaj potrzebujemy prądu. I teraz musimy jeszcze tutaj połączyć się z koleją. Wszystko dobrze działa, wygląda, że tak. Dobra. Dobra, czy możemy to inteligentnie zrobić? No prawie inteligentnie możemy to zrobić. Prawie, ponieważ tu nie będzie maksymalny skręt. O tak, chcemy to zrobić. Tak. Dobra, i na razie myślę, że tak to zostawię. Później będziemy jeszcze podpinać, powiedzmy, tych parę kopalni miedzi. Chociaż nie są one aż tak fajne. Generalnie dużo mniej tutaj jest zasobów fajnych na zachód. Tutaj mamy dużo więcej fajnych rzeczy. Więc myślę, że nasza kolej bardziej się w tą stronę będzie rozprzestrzeniać. Dobra. No tutaj jeszcze radar. Aż nie mieliśmy w okolicy żadnego. I jeszcze musimy zrobić semafory. Tak. Tutaj jedną taką semaforę, jedna poprzedzająca tutaj. Tutaj taka i tutaj taka. No i klawo. A teraz jeszcze tutaj musimy zrobić połączenie.
Gdzie, że starczy miejsca? Te semafory były, muszę przenieść chyba. A jeszcze raz. Tak. I tutaj poprzedzająca. Czy to wszystko będzie ok? Myślę, że tak. Dobra, czy jestem z tym, że tutaj, żeby on tak zajeżdżał i tak? W sumie czemu by nie? Nie chcę się już poprawiać. A? Dobra, znowu źle. Dobra. I teraz tak. Pociąg zabrałem z tamtej, z kopalni żelaza 1. Przystanek sobie zostawię na pamiątkę. Niczym on nam nie przeszkadza. Dobra. To wagon towarowy. Gdzie go mam? Czyżbym go wrzucił tutaj do śmieci? Nie, tam już go widzę. Ciach. Tutaj trzymaj paliwo. I tak, to będzie nasza kopalnia miedzi 1. Ty będziesz jechał do kopalni miedzi. Okej, z dużej. Będziesz jechał do kopalni miedzi 1. Pełne wagony. I tak, i będziesz jechał do drugiej stacji, której jeszcze nie mamy. Dobra, ale na razie niech się tutaj wszystko buforuje. Okej, przejdę sobie tutaj na skróty. No i wszystko stoi, bo mamy nadmiar aż gazolu. Póki co. Nawet brakuje nam trochę mazutu, co? Nie. Mazutu też mamy ok. Tak, generalnie produkcja stoi z powodu braku miedzi. I również żółtych pakietów nam brakuje do nauki. Więc im szybciej z tym się uwikłam, tak uporamy, tym lepiej. Ok, dobra, robociki zaraz mnie dopadną. Fajnie, że przemyślane i od razu tutaj poleciały z drewnem. Tak, przy okazji, jak już widzicie, już praktycznie tutaj nic nie robimy. Te kopalnie już w ogóle przestały działać. Moglibyśmy jeszcze tutaj wykopać trochę te węgla, które zostało. Ale w sumie więcej by to było zachodu niż zysku. Potrzebujemy tutaj również miejsca na nasz przystanek do na nasz przystanek do miedzi. Okej, dobra. Tutaj mamy całe moje zapasy murów. Oraz całkiem spore zapasy kamienia. Czy będziemy mieli to gdzie zmagazynować? Myślę, że tutaj dostawię parę skrzynek również, żeby daleko robociki nie musiały lecieć. I weźmiemy to wszystko, zdekonstruujemy po chamsku. Dobra, to również. Tak, to również nam wysyci sieć. Ja przy dekonstrukcji skrzynek tylko roboty konstruujące mogą zabierać z nich zawartość. Okej. I tak.
Musimy tu sobie sporo miejsca zostawić, również na ten wyrównywacz oraz na inne rzeczy. To w sumie również można wszystko pokasować. Kto jeszcze kopie, ale również już tylko tej skrawki zostały. Więc możemy to bez przeszkód pokasować. Tak. Tutaj również to już wszystko przestało kopać. Również to skasujemy. I tak. Zacznijmy planować, gdzie postawimy stację. Jak to dalej rozbrajają? Tak, troszkę im to jeszcze zajmie. Ja też sporo energii nas pozbawiają. Dobra, to myślę, że zostawię. Bo... tak. Przydaje się do przetapiania, znaczy do przetapiania, do spalania drewna, którego do niczego więcej nie potrzebujemy. Więc jakąś tam wartość zyskujemy z tego drewna. Niestety troszkę nadal mamy cienko z energią. Tak, kiedy nastaje noc, to myślę, że tak mniej więcej na styk jesteśmy z energią. A teraz jak jeszcze roboty szaleją, to możemy w ogóle się wyczerpać w tą noc. Ale zaraz zobaczymy. Nie chcę podchodzić jeszcze tutaj, ponieważ gdybym podszedł, to moje roboty zaczęłyby zgarniać tutaj śmieci stąd. A tego nie za bardzo nie chcę. Dobra, w sumie już się tutaj kończy wszystko. Dobra. A właśnie, tutaj nie naprawiłem. Ciach. Okej, jak to idzie nam energia? Schodzi tak dosyć szybko. Dobra, ten roboport. Aha. Cała masa robotów tu była. Dobra. Tak. I roboty konstrukcyjne. Tak, ekwipunek mam zawalony. Co mogę stąd powywalać? To mogę powywalać, to mogę wywalić. To mogę wywalić. To mogę wywalić. To mogę złączyć. No i dobra, to również mogę wywalić. I to. Dobra. I tak. A to pousuwajmy. Zostawmy tutaj normalną energię, znaczy normalny słup. No i teraz, gdzie chcemy to zmieścić? W sumie tak nie byłoby źle. Tak sądzę. Okej. Powiedzmy, że tak zrobimy. Myślę, że zrobię taką długą linię tutaj aż wjeżdżającą i dopiero tutaj się połączymy z tą linią. Dzięki temu będziemy mieli taką długą linię, która tutaj sobie jedzie i na którą będą mogły stawać, w której będą mogły stawać ewentualnie na pociągi, które tutaj będą czekały. Dobra, i znowu brakuje mi stalowych skrzynek. Myślę, że to również powinienem sobie dodać do produkcji zautomatyzowanej. Okej, starczy. Dobra, i tak jak tam... Właśnie, to jest w tym kierunku.
to będzie stacja rozładunkowa. Więc chcemy tutaj używać filtrujących podajników masowych, których nie mam, ale zaraz sobie zgarnę. Czemu to się nie produkuje? Brakuje ci podajników masowych. A, tak, dobra. Tutaj brakuje zaawansowanych układów, ale teraz już możemy to naprawić. Możemy tutaj postawić skrzynię żądającą i sobie zamówić, powiedzmy, z 30. Ok, czasem to sobie dziabnę. A gdzie mnie atakują? Tutaj cały czas. Ale spoko. To będą te tajniki filtrujące masowe. Ponieważ tak jak przy żelazie, nie chcę, żeby tutaj przez przypadek coś innego mogło się dostać. Tutaj poustawiam budyniki masowe. Aż jak się dowiedziałem ostatnio, przy żelazie są wydajniejsze. No i dobra. Teraz musimy jeszcze tutaj to ogarnąć. Myślę, że tak jak tam przy żelazie, tutaj sobie zrobię niebieskie linie, żeby maksymalną wydajność tutaj osiągnąć. Ekspresowy rozdzielacz. Dobra. Potrzebuję jeszcze tutaj tunelu, którym zaraz się zajmę. Ale najpierw musimy zrobić coś z tym. Więc tak. Muszę sobie znaleźć balanser 8 do 4. Ok, mam tutaj gotowy schemat. Okej, przydałoby mi się go odwrócić. Czekajcie chwilę. Mam go tutaj, ale w odwróconej formie. Go sobie obrócę w ekranie, w programie graficznym. Troszkę lepiej mi będzie to widać. Dobra. A więc tak. To może najpierw zdemontuję. Kompletnie. I tak, tutaj chcemy mieć nasze cztery linie. Będę konstruował od razu wszystko z czerwonych. Dobra, tutaj potrzebujemy jeszcze dwie odstępu i tutaj dwie, dobra, więc sam raz. Ok. Coś takiego. Teraz tak, cztery rozdzielacze. Tak, tak, tak. Dobra, tutaj powinna być tylko jedna odstępu. I teraz tak. Tutaj podziemne w ten sposób, że będzie wjeżdżał tutaj. Tutaj coś takiego. Ok. Tutaj również będzie podziemny.
Tutaj będzie rozdzielacz. Ok, już prawie skończone. Ok. I teraz jeszcze cztery szybkie rozdzielacze. Ok, dobra. I to jest balancer 8x4. Kogoś to interesowało, to wszystkie schematy takich balancerów można znaleźć na wiki Factorio. No i dobra. Tutaj natomiast chcemy zrobić na odwrót. Tutaj chcemy zrobić 2 do 4. Mamy 2 wypływowe. Zrobimy sobie 4 czerwone. Już tak jest taniej w transporcie. Dobra. Że tak zrobię, żeby było ładniej. No i dobra, jest tacy. Okej. Moje robociki latają, przynoszą mi czerwone taśmociągi, fajnie. Już będziemy jeszcze ich potrzebowali trochę, ponieważ tutaj również sobie zagradujemy wszystko do czerwonych linii. Ale dobra, jeszcze potrzebujemy to podłączyć, tak. To nazwiemy sobie odpowiednio. Baza mieć. Dobra, tu myślę, że mogę przenieść. Jest tu coś? Tak, jest tu całkiem sporo. Zdekonstruujcie mi to. Kurczę, teraz roboty potrafią do skrzynek niepotrzebnie. No więc dobra, to był zły pomysł. Ok. Dobrze, tutaj sobie postawię roboport. I teraz jedziemy z naszym schematem. Od linii. Myślę, że będę jechał z drugiej strony. Albo nie, bo wtedy mogę. Chociaż nie. Mniej więcej jak tutaj wyceluję, to będzie dobrze. Chociaż nie, bo mi las zagrodzi. Dobra, to idziemy z tej strony. I tak, powiedzmy, zostawmy sobie trochę miejsca na ewentualne tutaj malwersacje. Powiedzmy, że tak to sobie wyrównamy. Dobra. Tak. Teraz tak. Tam, żeby mi się tylko semafory nie skończyły. Okej. Ostatni segment. Już prawie kończą mi się tory. Dobra. Zróbmy na razie tak.
To sobie to trochę przeczyścimy, żeby mieć lepszy widok. Dobra. Chyba jest dalej połączenie wszystkiego. Okej, dobra. Niezły unik, bym powiedział. Okej, dobra. Jeszcze niżej potrzebuję. Dobra, jeszcze niżej. Okej, dobra. Teraz potrzebuję jeszcze te drzewa pousuwać. Dobra. Jest za wysoko. A to za nisko. Dobra. Będzie dobrze. Okej, znowu mi torów zabraknie. Okej, dobra. W takim razie dokończmy to jeszcze szybko. No i fajnie byłoby już puścić chociaż. Tak, tam moja sytuacja z semaforami. Dwa mi zostały. Świetnie. Okej. Proszę o dostawy rzeczy. Tak, dziękuję, że mi wywozicie zbędne rzeczy, ale również przydałoby mi się przywieźć parę. Przylecicie z tymi torami? Gdzie jest mój zapas torów? Tutaj. Muszą lecieć już. A tak, całkiem dużo robotów przez przypadek wsadziłem do skrzynek. To wiecie co? Zrobię sobie zamówienie na roboty logistyczne oraz na roboty te. Dobra. I będę je wsadzał do jakichś wolnych roboportów. Powiedzmy do tego. Okej. Powinno naprawić ten problem. Okej, czemu mi nie przywozicie torów? A, okej, bo tutaj nie jest połączone. To mi dużo tłumaczyło. Okej. A nie, znowu to zrobiłem. Dobra, możemy tak zrobić. Dobra. Ciach. Chociaż trochę sobie zatrzymam. No i dobra. Troszkę to zajmuje czasu. Głównie przez moje gafy, ale... Nikt nie jest nieomylny. Okej, czekam. Czekam, robociki. Dobra, już płynął. Dobra. To powinno wystarczyć. Też przydałoby się na pewno jeszcze więcej semaforów. Semafor. To i to. Okej.
czasie połączmy tutaj. Tak. Nie tak. Tak. Dobra. Tutaj będzie semafor tutaj. Możemy usunąć. Dobra. I szybko dokończmy to i już miejmy z głowy tą sprawę z miedzią. Na razie przynajmniej. Dobra. Ale się nie mylę, to powinno być tak. Raz, dwa. Dobra, jeszcze trzy. Okej. Czy chcę, żeby to jeździło w prawo? W sumie nie potrzebuję. Dobra, i tak jak wcześniej. Semafory poprzedzające na wjeździe. Oraz na wyjazdach zwykłe semafory. Tutaj w sumie chyba... Tak. Chyba powinno wszystko działać. Tutaj jest na wjeździe. Okej, tutaj pozamieniam. Musi być taki semafor tutaj. Oraz zwykły tutaj. Dobra, to jest tu. Tutaj tak, tutaj tak. Tutaj tak, tutaj tak. Dobra, powinno działać. Najwyżej zobaczymy, że pociągi się jakieś będą zderzać. Ale nie powinny. Dobra. To teraz przywołajmy nasz pociąg tutaj. Będziesz jechać do Mazamieć, aż puste będą twoje wagony. Dobra, to jedź. Wszystko chyba działa dobrze, tak. Upewnię się, że nie stoi jeszcze na tym. Na torach. No to w sumie tutaj mogę zostawić, tylko go podłączyć do sieci. A, tutaj jeszcze. Okej, akurat mam dwa podziemne. Dobra, ruszyły. Okej, to było najwidoczniej również poza siecią. Okej. Dobra, ruszyła nasza miedź. No, już jest dużo ładniejszy widok. Teraz jeszcze Touch poupgrade'uję do czerwonych pasów i mam nadzieję, że to zaradzi w większości naszym problemom z miedzią. Jeżeli nie zaradzi, tutaj dostawię jeszcze dodatkowy pas z miedzią. A później ewentualnie mogę jeszcze dorabiać więcej czerwonego pasu tutaj, żeby szybciej się transportowała miedź. Przynajmniej tam, gdzie jest krytyczna. Okej, dobra. To jednak w tym odcinku to jednak tyle w tym odcinku. W samym odcinku myślę, że już chyba w końcu zabierzemy się za energię atomową. Musimy również niedługo zająć się kolejnymi stacjami żelaza. Ale to póki co jeszcze żyjemy z tej kopalni. Wow, chociaż ona się eksploatuje w bardzo szybkim tempie. Ty również. Więc to będzie, pewnie będzie rzecz, którą będziemy musieli się zająć bezpośrednio po atomówce. No a później już nam zostaje tylko produkcja części rakietowych i do kosmosu, moi mili.
Póki co jednak dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!